Witam wszystkich. Nie wiem, czy jest dobrze ustawiony mikrofon, czy nie. Szczerze mówiąc, nie rozmawiam z wami na ten temat. Dzisiaj znowu przyjrzymy się RMR-om, tym oto pięknym naklejkom. Także no. Na samym początku jeszcze wiadomo, musi być Skins Monkey, strona do wymieniania swoich przedmiotów. Oj, tak. Patrzcie, kupiłem se w końcu tego crafta, o którym tak mówiłem. Puff, a tu fap. Może kiedyś będzie coś wart. No, także tu nie wliczają cen naklejek do cen skinów. Dzięki, że tyle ich łapiecie w ogóle na Discord, bo ja nie muszę wtedy i mogę się zająć takimi rzeczami jak granie w League of Legends cały dzień i nie robienie filmów, bo mi się nie chce, lul. Ale już dzisiaj przechodzimy do kolejnej dawki wrażeń. Oj, tak, dawka wrażeń i niecodziennych wydarzeń. Jak pieniądze, żeby pieniądze, prosty sposób na darmowe pieniądze, żeby szybko spędzić czas ze znajomymi i z psem. Więc, jeżeli chodzi o RMR-y, trochę im się spadło. No, trochę im się spadło. Oj, tak, rzeczywiście, całkiem straszna tragedia. Szczerze, gdybym był nimi, to byłbym trochę jak ten, no, Ikar, co się zjebał z dalekości. Tak to właśnie jest. A potem Dedal szedł i mówił tak: o nie, coś tam się wydarzyło i on spadł. No tak jest. Ogólnie. Czekajcie, bo mnie boli coś. Co mnie boli? Czekajcie. Aha, właśnie, bo się dzisiaj potknąłem. Się walnąłem w rękę. No właśnie, to mi się przypomniało teraz. No dobra, na samym początku właśnie RMR. Teraz tak, które mnie interesują? Renegades, bo mam ich dużo. Także ogólnie rzecz biorąc, jeżeli ja mam powiedzieć cokolwiek o RMR-ach, to znowu one sobie lekko urosły, chociaż powiedzmy sobie szczerze, że są po spadkach. Dalej podtrzymuję wszystkie swoje zdania, ale co jest ciekawe, to znowu się tutaj tworzą ciekawe wahania, które można sobie wykorzystywać, czy to na tych, praktycznie na wszystkich, one zawsze się gdzieś wytwarzają, więc bardzo taniutko można je sobie kupować, a potem wyczekiwać wyższe momenty i je w ten sposób sprzedawać. To jest taka dosyć standardowa metoda zarabiania sobie na nich, ale ja bardziej mówię, że to będzie spoko naklejka w long term. Dlaczego? Ponieważ to została bardzo mocno zmieniona na Source 2. Dokładnie. I tutaj kolejne przykłady macie tych oto wahanek. To też jest ta kwestia. Także ja zachęcam was do przejrzenia ich. Ja ogólnie nie spodziewam się, że RMR dadzą jakoś szybko profit. Wręcz przeciwnie, spodziewam się, że kiedy się w nie inwestuje, to trzeba się bardziej nastawić na to, że tego profitu raczej nie będzie. Chociaż wydaje się, że w tym momencie naprawdę ta cena za nie jest co najmniej interesująca. W ogóle to jest ciekawe, że niektóre z nich nawet już poodbijały, tak jak Virtus Pro. Więc gdyby miała być taka odbitka znowu, to nie powiem, ale między innymi czy to Renegades, czy innego rodzaju tańsze naklejki mogą być naprawdę świetne, bo taka odbitka by dawała bardzo szybko i bardzo duży profit. To jest około 40%. Więc, a z tej, tak jakby, gdyby to kupić za 46 groszy, to już w ogóle. Więc można też się kolejkować, to też jest spoko, tak się wydaje. Albo grać pod korekty, to też jest mega spoko. Więc długoterminowo fajnie można się w nie zaopatrzyć, tak bym powiedział. I z tej perspektywy naprawdę wygląda to, no ciekawie, po prostu o tak powiem. A podobna w ogóle sytuacja do nich jest na Sztokholmie na papierach. I tam jest totalny Świrus Bajerus, bo tam, ja nie wiem w sumie jak mam to zrobić, żeby tak, o, mi tutaj ładnie wyszło. Chyba mi nie wyjdzie, więc tutaj muszę was przeprosić, ale tak się samo się zachowują te naklejki. One są w podobnych ilościach w sumie, co jest dosyć interesujące, a ich ceny są też bardzo, bardzo, bym powiedział, niekonkretne też to można powiedzieć. No i tu wam to chciałem pokazać, z tego powodu, że znajduje się jakaś osoba, która ich kupuje 100, 200 na raz, no bo to w sumie są dosyć niskie kwoty, przez co łatwo się wahają te kursy. Nie, ja zresztą to mogę w ten sposób pokazać i chyba każdy z was zrozumie ten schemat, nie? Że ktoś sobie to kupuje i tak dalej. Jeżeli na dużej ilości rzeczy wam by się udało coś takiego porobić, no to wiadomo jak to działa, jak to wykorzystywać, to już każdy rozumie. Tym bardziej trzymać to long term, w sumie też można. To są dosyć proste schematy. No, to tyle. Jo.